Witam w kolejnym filmiku, w filmiku perfumowym. Przychodzę z. A, jeżeli obraz jest odcięty na życie, opcję pełny ekran. Przychodzę z pewnymi propozycjami, propozycjami zapachów wiosennych, dlatego że pogoda jest iście bardziej taka, bym powiedziała, wiosenna niż taka idąca w stronę letnią. Jest taka pogoda, powiedzmy, płaszczykowa, także postanowiłam jeszcze wykorzystać ten moment i, i polecić pewne zapachy, taką aurę wiosenną z dużą dozą. Świeżości, właśnie takich motywów stricte wiosennych, a i też zapachy warte uwagi, takie, może mniej znane, i w tym wszystkim takie wiosenne kobiece. Opowiem o nich bardzo krótko, głównie z nazwy, natomiast przy jakiejś kolejnej sposobności pokażę je w postaci flakoników, ponieważ wszystkie, które tak sobie teraz myślę, generalnie, które tutaj przedstawię, mam u siebie. Zacznę może od marki The Body Shop. Jest to marka, tak bym powiedziała, i na plus, i na minus, jeżeli chodzi o zapachy. Niektóre bardzo mi się podobają, niektóre dla mnie nie są niczym szczególnym. Nie wszystkie idą w stronę naturalności, czasami bardziej w stronę syntetyczności. Także jest to marka, w której pokładam generalnie nadzieję do sprawdzania zapachów, natomiast nie jest to marka, gdzie widzę same sukcesy. I z tej marki chciałabym... Na przykład, a propos takiej właśnie świeżości wiosennej, polecić moringę. To jest ta klasyczna ich moringa, wersja do toalec, tych małych 30-litrowych buteleczkach. Normalna cena to chyba około 60 zł. Bardzo często jest na promocji i można kupić nawet za cenę na typu półcenę. Także fajna generalnie okazja jest to zapach, który mam w swojej kolekcji, który chyba tylko raz albo dwa razy w życiu użyłam. Natomiast na wiosnę pasuje idealnie, jest taki odświeżający, generalnie ten motyw, taki kwiatowy, tego zapachu z niczym innym mi się nie kojarzy, także jest na ten swój sposób unikalny. Następną wezmę sobie może markę L'Occitane i tutaj, że chodzi o L'Occitane naprawdę można znaleźć wiele, naprawdę wiele. Wiosennych klimatów. Ja o różnych już wspominałam: mam na przykład reflekony Air, Herbę. Ta wersja, no, Shallow jest taka dla mnie zbyt jednak osładzająca się, zbyt idąc za stronę kosmetyczną. Natomiast y, są różne werbeny, y, i to może być bardzo fajno, odświeżający spreadowy motyw. Ja mam wersję cytrusową, były różne wersje. Jak dobrze kojarzę, jest y, verbena sorbet. Aktualnie w dobrej cenie Blocksiton. Y, poniżej 200 zł za taki duży, duży flakon. I tam była też wyczuwalna mięta. Mówię sorbet, bo nie do końca jestem przekonana, czy to właśnie taka jest nazwa. Ale wystarczy sprawdzić, która verbena aktualnie jest jeszcze w ofercie oprócz klasycznej. Trzeba stydrusować też. Jeszcze chyba są trzy w tym momencie. Przede wszystkim, która jest w tej fajnej cenie y, i która ma wyczuwalną miętę bo wydaje mi się, że tam musi być mięta w nutach e, także to bym poleciła czyli mamy my tu bardziej kwiatowe, my tu bardziej zielonkawe mm, następnie a wezmę sobie Fregonard. i zabał, o którym już wspominałam który się pojawia w filmiku z flakonami e, zdjęcia perfumowe tam było właśnie zdjęcie tego e, zabrałam ten flakon, byliśmy w e, Afrykarium jest na tle takiego fragmentu Afrykarium takiego terenu e, naturalnego takich powiedzmy skałek że tak powiem, przy wodospadzie i to jest mimoza. może w ogóle to zdjęcie dam jako też jako fragment miniaturki Mimosa frakonard z tych 50-mitrowych flakoników zapach bardzo kwiatowy, słodkawo-kwiatowy bardzo kobieco-kwiatowy, ekspansywny ogoniasty przepięknie, tak bym powiedziała, miodowo-kwiatowy taki lekko słodkościowy, ale nieosłodzony bardzo, taki bym powiedziała, zaznaczający swoją obecność i świetnie pasujące na taką kwiatową wiosnę, świetnie pasujące pod y, serię Flower Power, również może ten filmik nazwać też Flower Power. Może krąży wokół kwiatu, chociaż chciałam werbenę zmiętą, to może nie do końca by pasowało, ale duża część tego filmiku faktycznie będzie kwiatowa, ponieważ kwiaty to jest dla mnie taki numer jeden, jeżeli chodzi o y, wiosnę. Więc to będzie trzy. Świetnym motywem, który ja będę używała, że jestem w tym momencie nie mam przy sobie, ale na pewno będę używać oczywiście Love Blossom Amouash, czyli kwele wieśni z Amaretto. Po prostu zapach tak, można powiedzieć, dziwny, trochę może y, taki pokombinowany, ale przez to wszystko bardzo intrygujące i po prostu tak niesamowicie kojarzący mi się z taką wiosną, ale też z taką innością. I wydaje mi się, że będzie miał poważną pozycję w teraz aktualnym czasie na używanie u mnie, że chodzi o używanie. Jest to zapach, który to mnie przyciągał, to mi odpycha, jak jakiejś wspominałam. Natomiast coś takiego jest, że ja po prostu czuję, że on musi zawsze ze mną zostać. Coś takiego w sobie ma, co mnie tak niesamowicie do niego przyciąga. Ma w sobie taką dziwność, ale ta dziwność jest niesamowicie, niesamowicie intrygująca. Black Brand by Cenne Glow. Zapach bliźniaczy klimatach, co donośnie John Malone, natomiast dużo lepiej dużo trwalej, że tak powiem. Jest to na pewno zapach, który, który warto tutaj wymienić. I cały czas uważam, że jednak, mimo wszystko, Chanel Glow nie jest to jakoś bardzo spopularyzowana marka. Także tutaj w tych, powiedzmy, trochę mniej znanych klimatach, wydaje mi się, że można by było tutaj. Wstawić. Dlatego, że mówię, wydaje mi się, że marki typu właśnie chociaż wspomniane: The Body Shop, czy mm, L'Occiton, one jakoś tak się często y, nie przejawiają, generalnie wśród tych treści perfumowych, chociażby nawet u mnie. Natomiast y, ja cały czas na przykład, jeżeli chodzi o markę L'Occiton, szczególnie ją wyróżniam, dlatego że wiele, wiele przepięknych perełek, takich już unikatowych, y, ta marka zaoferowała. Jeżeli chodzi o świat, perfum, naprawdę fenomenalne zapach. Akacja, mimoza, ich mimoza po prostu kiedyś to był tak fenomenalny zapach. W ogóle ich przepiękne pomarańcze typu Ruban Orange, czy Ruban Dorąż, lub Dorąż. Po prostu arcydzieła w takim klimacie właśnie takim. Klimaty owocowo-kwiatowe, kwiatowo-owocowe, kwiaty, owoce, przepiękne. Te zapachy są często e, tak. Realistyczne, i nie ma w nich czegoś takiego, co by nas drażniło, czegoś syntetycznego. One są takie w takim swoim stylu. Zresztą wspomniane RW, świetna propozycja, taka aromatyczna. Na wiosnę jest dużo zieleni, tam jest pokrzywa, jest taka ziołowość, jest nie w taki, bym powiedziała, taki wręcz chropowaty, taki ostrawy w tej zieloności. Dodatkowo właśnie ten motyw takich aromatycznych porzeczek Chyba jest pięć. A może bym chciała skończyć na siedmiu, także jeszcze może yy, zajmę się i pomyślę, cóż to jeszcze za dwa takie zapachy fajne, warte uwagi na wiosnę polecić. Tak jak mówiłam w innym filmiku, Someone Like You, Someone like you i Eta Liv d'Orange to jest przepiękny zapach na wiosnę z klimatem miętowym, yy, który ma w sobie dużo przestrzenności, wieczności i świeżości. I to jest taka mniej słodka wersja, herba freska Aqua Lécoria Także jak komuś się podoba ten klimat, a jednocześnie tam jest troszeczkę za słodko, to tutaj ma wersję trwalszą i mniej słodką, bardziej przestrzenną, taką bardziej może kobiecą i taką mniej infantylną. I siódemka, siódemka, chyba spauzuję, pomyślę i dokończę. A na koniec dorzucę pewien niszowy, mało znany zapach. Znaczy niszowy, z założenia jest mało znany, ale. E, to jest marka niszowa, e, ale ten zapach tej konkretnie marki jest według mnie bardzo mało znany. Bardziej rozstawiona jest na przykład e, Pestum Rose, czy chyba e, Bam tak to się chyba wymawia, który zresztą mam w postaci spory lepiej, kiedyś miałam też flakon. czy mm, też na przykład Magnolia Romana. O Magnolia, Romana dużo była na moim kanale, że nie będę tutaj wspominała, co nie znaczy, że nie jest to świetna, genialna propozycja wesenna. Natomiast wspomniałabym tutaj o ogrodzie poetyczej Jardin de Poet, marki Odeitali, marki niszowej. i to jest zapach niesamowicie zielony, niesamowicie aromatyczny. Zieleń to jest jego główny motyw. I to jest, bym powiedziała, taki ten ziołowy motyw z e, mandarynki z bazylią Guerlain Aqualegoria, tylko tak jakby tamten zapach, e, pozbawić tej nuty owocowej, mandarynkowej, wziąć tylko ten motyw zielonkawy, czyli ten taki właśnie ten zielony aromatyczno-bazyliowy e, i go jeszcze tak troszeczkę wzmocnić, zintensyfikować, ponieważ e, zapach właśnie ogólnie powiem, ma na pewno lepsze parametry niż e, Aqualegoria Guerlain. Także to tyle, co chciałabym polecić.